cześci, chwałę Panu Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, na pożytek nasz zbawiany, czy na Kościół Święty, Matka Nasza, na święto zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny, lekcję ujętą z Izajasza proroka. One mi mówił Pan do Achaza, rzekąc: proś sobie znaku od Pana Boga Twego, w głębokość piekielną, albo na wysokość z górę. I rzekł Achaz: nie będę prosił i nie będę musił Pana. I rzekł: słuchajcie wtedy do mnie, Dawidów, a za wam na tym mało, że się uprzykrzacie ludziom, iż się też uprzykrzacie Bogu mojemu. Przedodałam sam Pan znanie. Oto Panna poprznie i porodzi syna, i nazwą imię jego Emanuel. Masło i miód jeść będzie, aby umiał odrzucać złe i obierać dobre. I Ewangelię zapisaną u świętego Łukasza, którą jako słów Boży z uszanowaniem powstawszy posłuchać. Onego czasu posłany został anioł Gabriel od Boga do miasta galilejskiego, któremu imię Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu imię było Józef z domu Dawidowego, a imię panny Maria. I wszedłszy na nią do niej, rzekł: bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. A ona, gdy usłyszała, zatrwożyła się na mowę jego i myślała, jakie by to było pozdrowienie. I rzekł jej anioł: nie bój się, Maryjo, albowiem znalazłaś łaskę u Boga. Oto poczniesz w żywocie i porodzisz syna, a nazwiesz imię jego Jezus. Ten będzie wielki, a będzie zwany synem Najwyższego. I dał Pan Bóg stolicę Dawida, ojca jego, i będzie królował w domu Jakubowym na wieki, a królestwu jego nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła: jakże się to stanie, gdyż męża nie znam? A anioł, odpowiadając, rzekł jej: Duch Święty zstąpi na cię, a moc Najwyższego zacieni cię. Przeto i to, co się z ciebie narodzi, święte, będzie nazwane Synem Bożym. A oto Elżbieta, krewna twoja, i ona poczęła syna w starości swej. A ten miesiąc szósty jest onej, którą zowią niepłodną, bo u Boga nie będzie żadne słowo niepodobne. I rzekła Maria: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Ważności, księże przełożony, bohaterski współbojowników apostolacie, wierny zboże. Zwiastowanie jest dniem dobrej wieści o tym, że znalazła się na świecie dzielnica tak wierząca Bogu, tak ufna i zdolna do posłuszeństwa, że z niej mógł się zrodzić Syn Boży. Wcielenie Syna Bożego z jednej strony jest dziełem Bożej miłości, czułej, zbawczej i Bożej mocy.
Ale jednocześnie cielenie Syna Bożego jest dziełem ludzkiej wolności. Teolodzy mówią, że wcielenie tak samo było niemożliwe bez wolnej ludzkiej zgody Matki Bożej, tak jak byłoby ono niemożliwe bez twórczej woli Bożej. I w ten dzień zwiastowania w Matce Bożej postrzegamy dziewicę, która całym sercem, umysłem, duszą, całą siłą potrafiła zaufać Bogu do końca. A dobra nowina była w istocie straszna. Pojawienie się anioła to powitanie: błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego. Nie mogły nie wywołać nie tylko zdumienia, nie tylko trwogi, ale i strachu w duszy dziewicy, która męża nie znała. Jak to mogło się zdarzyć? I tutaj zauważamy różnicę między chwiejną, chociaż głęboką wiarą Zachariasza, Ojca Świętego Jana Chrzciciela, i wiarą Matki Bożej. Zachariaszowi także zwiastowano, że jego żona urodzi syna w naturalny sposób, chociaż była już w zaawansowanym wieku. I cóż on odpowiedział na tę wolę Bożą? Jak to się może stać? To się nie może zdarzyć. Jak możesz to udowodnić? Jakie możesz zapewnienie dać? Matka Boża stawia tylko takie pytanie. Jak to się może stać? Jestem przecież dziewicą. I na odpowiedź anioła, że tak się stanie, odpowiada jedynie słowami pełnego oddania siebie w ręce Boga. Jej słowa: oto ja, służebnica Pana, niech się stanie według Twoich słów. W dzisiejszym rozumieniu słowo służebnica sugeruje uciemiężenie. W starożytności zaś tak nazywał siebie człowiek, który swoje życie, wolę, ofiarowywał innemu. I ona rzeczywiście oddała Bogu swoje życie, swoją wolę, swój los. Przyjąwszy z wiarą, to jest niepojętym zaufaniem, wieść o tym, że będzie matką wcielonego Syna Bożego. O niej sprawiedliwa Elżbieta mówi: błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej wypowiedział. W Matce Bożej znajdujemy zadziwiającą zdolność zaufania Bogu do końca, ale zdolność ta nie jest wrodzona, nie naturalna. Taką wiarą można w sobie wykuć wysiłkiem czystego serca, wysiłkiem miłości do Boga. Ojcowie mówią: przelej krew i przyjmiesz ducha. Pewien myśliciel napisał, że wcielenie stało się możliwe wtedy, gdy znalazła się izraelska panna, która całą myślą, całym sercem, całym swym życiem mogła wymówić imię Boże tak, że stało się ciałem w niej. Oto dobra nowina, którą teraz słyszeliśmy w Ewangelii. Ród ludzki zrodził, przyniósł Bogu w darze dziewicę, która była zdolna w swej królewskiej, ludzkiej wolności zostać matką Syna Bożego, który w swej wolności oddał siebie dla zbawienia świata.
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony.